Gdy w 2011 roku pojechałem po raz pierwszy do Madrytu, miałem jedno ogromne marzenie. Zwiedzaliśmy najważniejsze atrakcje, zabytki, ale dla mnie zwieńczeniem wyjazdu było zobaczenie na żywo pierwszy raz Realu Madryt. Dla kibica nie ma lepszego uczucia niż oglądanie po raz pierwszy na żywo swojego ukochanego klubu na jego własnym stadionie. A do tego dochodzą oczywiście emocje związane ze zwiedzaniem stadionu, klubowego muzeum, zatrzymywanie się przy każdym eksponacie i trofeum, wyjście do szatni, wyjście tunelem na murawę. Ciarki na skórze miałem już nawet w metrze, gdy z głośników słyszałem: to pomyśl, co poczujesz, gdy speaker przed meczem będzie wyczytywać skład, a razem z tobą będzie się tym emocjonować 80 tysięcy innych kibiców. Choćbyś miał 100 lat, to i tak w tym momencie będziesz się czuć jak dziecko, które odpakowuje prezent na gwiazdkę. Od tamtego czasu mieszkałem w Madrycie rok, wracałem do tego miasta wielokrotnie. Byłem na kilkudziesięciu meczach Realu, wiele z nich widziałem z trybuny prasowej jako redaktor portalu realmadryt.pl. Wiem, jak wielu z was marzy o pierwszym wyjeździe na mecz do Madrytu, jednak w wielu przypadkach te marzenia pozostają niezrealizowane i to często wcale nie z powodów ekonomicznych. Wiele osób po prostu nie wie, jak się zabrać za organizację takiego wyjazdu, gdzie szukać lotów, kiedy i gdzie kupić bilety na mecz. Jak dojechać do Valdebebas, żeby poczekać na piłkarzy i mieć możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A jeśli już się uda tam wyjechać, to co w ogóle robić w Madrycie poza zwiedzaniem stadionu? Właśnie dlatego stworzyłem ten przewodnik. To obowiązkowa pozycja dla fanów Realu, ale także Atletico, którzy planują wyjazd na mecz swojej ulubionej drużyny do Madrytu. Znajdziecie tu wszystkie niezbędne informacje, które pomogą wam zorganizować wyjazd na mecz. Od szukania lotów, przez noclegi, po oczywiście zakup biletów na mecz Realu czy Atletico. Poza tym znajdziecie tu oczywiście opis najważniejszych atrakcji Madrytu, ale także tych mniej znanych, które z pewnością także was zaskoczą. Jeden z najciekawszych fragmentów dla kibiców Realu dotyczy tego, jak wziąć udział w celebracji zdobycia jakiegoś ważnego trofeum na Cibeles czy też na Santiago Bernabeu. Książkę wydałem w wydawnictwie SQN i możecie ją kupić na stronie internetowej księgarni La Bottega. Zapoznajcie się z tym przewodnikiem i zaplanujcie wyjazd swoich marzeń na mecz Realu lub Atletico.